Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie, na serwerze pierwszym europejskim. No i nagrałem ten odcinek nie bez powodu, dlatego że jak sami widzicie, udało nam się wbić tutaj 400 poziom. Powiem wam, ile nam to zajęło, jak to wygląda tu, jeżeli chodzi o moje stopowanie lochów, jak ta postać się prezentuje, jak się ogólnie serwer prezentuje, no bo jednak jest to serwer pierwszy europejski, więc powiedzmy jakaś tam nowość, pierwszy serwer, który zapoczątkował te serwery kontynentalne, no i ogólnie jakieś tam podsumowanie tych ostatnich około 250 dni właśnie tej postaci i tego serwera. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze oczywiście, czy gracie na tym serwerze pierwszym europejskim, dlatego że był on swego czasu bardzo popularny, z racji tego, że jest to właśnie jedynka, z racji tego, że to był pierwszy nowy serwer kontynentalny, właśnie europejski, dużo osób tutaj zaczęło grać. No i możecie dać znać, czy wy tutaj gracie, jaki macie poziom i jak generalnie wam idzie. Dobrze, jeżeli chodzi o tego paladyna, no to właśnie, on ten poziom 400 wbił w zeszły piątek. Ja co prawda byłem na wyjeździe, nie mogłem wam nagrać tego odcinka, więc w tym momencie już mamy prawie 401 level na tym paladynie, no ale zajęło nam wbicie tego levela, dokładnie tutaj sobie policzyłem, 252 dni. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie śledzę tak tego, dlatego że musimy pamiętać, że ja na tym paladynie stopuję lochy od poziomu 360, więc zacząłem tutaj bardzo wcześnie te lochy stopować w porównaniu do jakichś tam innych kont, gdzie stopowałem zazwyczaj na około 375, no to na paladynie zrobiliśmy sobie taki test, zacząłem już na 360, no i sam jestem ciekaw, jak to finalnie wyjdzie, ile tutaj leveli wbijemy pod koniec. Natomiast jeżeli chodzi o moje lochy, no to mówię, ciężko to zgrać z odcinkiem, bo lochów tutaj nie klikam, głównie wbijam levele oczywiście kalendarzem i jawką, więc akurat tak wypadło, że w zeszły piątek udało nam się ten 400 dobić. Lożki tutaj wyglądają tak, na szybko wam przelecę, strefa światła, no to w sumie tyle mam jeszcze do ubicia, tutaj wszystko pozamykane. Jeżeli chodzi o strefę mroku, to ciągle mam to odbicie lustrzane tutaj, tutaj jakieś lochy, to mówię, można sobie zatrzymać, bo ja tak na szybko pokazuję. No w każdym razie od ostatniego odcinka, gdzie tutaj klikałem jakieś lochy na paladynie, nic oczywiście nie ruszam, bo te lochy stopujemy. Tornadka mam ponad 500 do ubicia, więc samego tornada tutaj 10 leveli, karuzela z idolami na trójeczce, no i oczywiście portal zamknięty, wieża zamknięta, wiadomo jak to wygląda. Czy tutaj mamy coś? O, dokładnie, 3 lipca, zobaczcie, od tamtej pory w ogóle się nie pojawiał odcinek z paladyna. Mam tutaj dobity ten portal, czyli po prostu 3 lipca udało nam się ten portal pokonać. No tu za dużo nam nie brakowało, że tak powiem, w sensie wystarczyło go tylko dobić. Także 3 lipca ten portal ubiłem. No i tak naprawdę tyle. Tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam informacje co do tego paladyna. Podoba mi się, fajnie się tym gra. W tym momencie ja mam tutaj jeszcze niektóre gemiki niezmienione. Zobaczcie, że niektóre mam po 900, tutaj niektóre już nawet 1000. No a tutaj w klacie i tutaj w trinkecie dokładnie. Mam jeszcze ze starej kopalni, więc te gemy muszę zmienić. Tak samo itemków już bardzo dawno nie zmieniałem, chyba od ostatniego legendarnego lochu. No ale nie ma potrzeby. Tak samo u pachołków nie zmieniam. Po prostu te lochy stopuję, zacznę te itemy wymieniać jakoś tam na 400, może 40, 400 50, żeby na około 470 mieć wymienione. No i wtedy tak samo gemy, zresztą no gemy to na bieżąco podmieniam, ale specjalnie nie skipuję, dopiero jak mi coś lepszego poleci, żeby po prostu ta postać była gotowa na klikanie lochów po stopowaniu. Dobrze, jeżeli chodzi o jakąś tam, jeżeli chodzi w ogóle o informacje, ile w tym momencie mam expa z lochów zasejwowanego, no to nie za dużo, bo SF Tools pokazuje mi zaledwie 3,9 miliarda tego expa, no ale nie ma co się dziwić, mówię, stare gemy, stare itemki, itemki ulepszone razy 10, pachołki nie mają itemków zmienianych, więc no i to jest dopiero 400 poziom. No ja tutaj do jakiegoś, no myślę, 470 to na spokojnie będę stopował, także jeszcze dużo tego stopowania przed nami, także nie ma co się akurat tą liczbą przejmować, no ale na ten moment mam 3,9 właśnie miliarda expa. Aura 23, niedługo 24, może to kogoś interesować. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj nic ciekawego, zarządca areny. Zarządca areny w ogóle chyba dzisiaj jak zrobię reset, tak? A nie, jeszcze, kurczę, myślałem, że jak dzisiaj zrobię reset, to już zakończę tego zarządcę, ale mamy 1,3 nowym kwadragintilionów, a chyba się go kończy jak jest 10, ponad 10 nowym kwadragintilionów, czyli jeszcze parę dni będę się musiał z tym zarządcą pomęczyć. Nie sprawdziłem tego przed odcinkiem, to tak bardziej testową.
Natomiast za kilka dni po prostu, bądź tam za tydzień, za dwa tygodnie, ja też tutaj ostatnio resety to robię raz na 3-4 dni, bo mi się nie chce po prostu, tylko tego kupca robię codziennie, jak zaloguję się na konto, więc no mówię, jeżeli chodzi o tego zarządcę, to też go na dniach tutaj skończymy, no i będzie to już z głowy, możemy poczekać w sumie, aż nam się dokładnie tutaj powiedzmy to zrobi, no i teraz tak na maksie poulepszam na szybko i tak naprawdę na razie tyle, teraz na jedyneczkę, ok, może być. Jeżeli chodzi o surowce, no to mamy tutaj ponad 2,5 miliona kryształu, mamy niecałe 2,4 miliona metalu, więc surowce oczywiście odkładam, tych itemków bardziej aniżeli razy 10 nie ulepszam, żeby tutaj ulepszyć sobie bardziej, jak będę te lochy klikał, wiadomo jak to wygląda. Statystyki 5900 po prostu siły w podstawie, 5800 wytrzymałości, podstaw nie mam jakichś wybitnych w porównaniu do co niektórych na tym serwerze, no ale ja nie spamuję legendarnego lochu pod golda, ja też jakoś tego golda, powiedzmy, nie przejmuję się tym goldem, może w ten sposób, więc generalnie nie są te podstawy jakieś mocne. Myślę, żeby sobie polecić do 6000 siłę, potem do 6000 HP, no i potem już tylko i wyłącznie tą siłę. Paladyna tutaj buduję bardzo podobnie jak mojego wojownika, gdzie na wojowniku tak samo. Zostawiłem siłę na 6... Boże, przepraszam, nie siłę, tylko HP. Zostawiłem HP na 6000, no i teraz lecę tylko i wyłącznie siłę właśnie, bo na tym wojowniku już się zbliżamy wielkimi krokami do klikania lochów po stopowaniu. No a paladyn jednak, no wydaje mi się, że jest dość podobny, jeżeli chodzi o jakieś budowanie, co właśnie wojownik. Dobra, no i tak wyglądają moje statystyki, tutaj wam jeszcze pokażę. Klepsydr mamy spoko, podki tak samo, 74 osiągnięcia, tutaj oczywiście te najbardziej, no te, które już mogłem zrobić, to zrobiłem, wiadomo jak to wygląda, więc tym się nie musimy przejmować. Jeżeli chodzi o jakieś itemki w klaserze, no to jeszcze nam brakuje halloweenowych, jeszcze nam chyba bożonarodzeniowych brakuje, jak się nie mylę, także no niedługo już będę miał, powiedzmy, komplet, no i zostaną nam same potwory do ubicia. Pupilki, no to też tutaj jest jeszcze taki miszmasz, nie mam jeszcze halloweenowego, no wiadomo, serwer ma w tym momencie, jeżeli w piątek były 252 dni, no to mamy 256 dni chyba teraz, jak ja to nagrałem we wtorek, więc 256 dni ma serwer, także wiadomo, jeszcze nie mamy wszystkich pupili, nie mieliśmy nawet możliwości wszystkich zdobyć, także no, jeszcze tutaj to wszystko się rozwija, natomiast moje żywioły wyglądają tak, powolutku coś tutaj karmię, no i będę te brakujące pupile łapał. Lożki wam pokazałem, twierdza, teraz nam się kopalnia buduje na poziom 17, oczywiście wszystko inne na maksie, tutaj jeżeli chodzi o podziemie, no i twierdza tak samo, kopalnia teraz się buduje na poziom 30, nie mamy w ogóle surek póki co, więc musimy czekać, no i tutaj wiadomo, akademia 20, tutaj cała reszta ma skarbiec 16 dopiero, jak mi się kopalnia skończy, to może skarbiec zacznę ruszać, jak nie będę miał tych surek, bo z nimi ciężko, chociaż no teraz mam sporo dusz, to tą kopalnię złota powoli ruszam też na jakieś wyższe poziomy, no i tak to wygląda, nie? Gildyjka top 2 w tym momencie, co ciekawe, byliśmy chyba top 3, ale widzę, że wskoczyliśmy na wyższą lokatę. Tutaj Poena zdecydowane top 1 od samego początku, tutaj bardzo mocna gildia, prowadzona zresztą przez Polaków między innymi, więc fajnie, chociaż ona jest międzynarodowa, ale tutaj lider to jest Polak, Dexon to też jest Polak, więc jak najbardziej spoko. My jesteśmy top 2, mamy tutaj ośmiogłową głowę, chciałem powiedzieć ośmiogłową hydrę, no ale wiadomo o co chodzi. 1000 rycerzy, 395 średni, oni mają tutaj średni 400, no ale dużo osób jest na etapie stopowania lochów, więc teraz jest taki przestój. Tak wygląda ranking gildyjny, zaraz tutaj do niego przejdziemy, w sensie nie, do rankingu gildyjnego to w sumie nie ma co, natomiast ranking graczy, tak wygląda pierwsza 30 graczy, pierwsze 31 dokładnie tego serwera. No my jakbyśmy wymienili wszystkie gemy, to też myślę, że w takim top 20 byśmy oscylowali, ale na razie nie znam to potrzebne do niczego. Tutaj Nate Diaz zdecydowane top 1, to była postać Marksmana, w sensie była, zmienił nickname, więc nie wiem, czy to jest nadal Marksman, czy to już nie jest Marksman, czy on nadal gra, czy nie gra, nie mam pojęcia, nie interesuję się tym, nie pisałem do niego, bo w sumie nie jest to moja sprawa, natomiast Marksman tutaj zrobił potężnie mocną postać, itemki poulepszane razy 15, jak widzimy gemiki po 1500, więc no tutaj zdecydowane top 1 póki co, no i te podstawy zobaczcie również chore właśnie przez farmienie golda legendarnym lochem, no i on tutaj odstaje, jeżeli chodzi o punkty czci, no a dalej mamy jakiegoś łowcę demonów, dalej już te punkty czci są takie w miarę zbliżone, więc tak to wygląda. Drugi najwyższy level na serwerze to jest 7, on też tutaj ma te podstawy bardzo, ale to bardzo mocne, on też tutaj spamuje legendarny loszek, no i on chyba, nie wiem czy lochy stopuje, czy nie stopuje, bardzo możliwe, że stopuje, no bo jednak nie ma takiego levela jak Marksman, a oni szli web w web między, no tam mniej więcej, no nie web w web, jeżeli chodzi o poziom. No, więc tak się prezentuje topka, też tutaj nie będę się, powiedzmy, tam jakoś pokazywał dokładnie, nie będę robił żadnego rankingu PvP, ani nic takiego, bo mija się to z celem na tym etapie, gdzie no
mówię, większość graczy stopuje lochy, to jest taki bardziej teraz etap przejściowy, no ale tak się prezentuje topka pierwszego serwera europejskiego. W sumie sporo osób się od nas tutaj pojawiło w tej topce, z tego co widzę. Także no, chyba ta druga lokata zasłużona. Z tego co pamiętam, to byliśmy na pozycji trzeciej i nawet przegrywaliśmy czasem z gildią, która była na pozycji czwartej. W sensie już było blisko, żeby spaść na czwartą. Także chyba ostatnio się tu trochę odkuliśmy. Ja też tak aż bardzo tego nie śledzę. No ale mniej więcej chyba tak to wygląda. Dobrze, gildyjki nieważne, twierdze nieważne, pupilki też nie bardzo ważne. Tutaj najwięcej ma 96. Z tego co widzę, my mamy ile? My mamy 95, okej. To czego nam może brakować tak szczerze? Czy ja coś przegapiłem? Chyba że ktoś dostał po prostu jakiegoś pupila z tego eventu wielkanocnego, no nie? I to jest chyba najbardziej prawdopodobne, że dostał takiego, którego akurat nam brakuje. No ale pupile nie są ważne, podziemia w sumie też nie jakoś bardzo istotne, jesteśmy dość nisko. Ja tutaj dopiero od niedawna zaczynam bić ten najwyższy level i sobie go tam klepę codziennie, więc ten ranking się wbija. Nie jest to zbyt istotne w każdym razie. No i tyle, tak to się wszystko prezentuje. 400 poziom, mówię, po 252 dniach. Zarządca areny też już by był skończony, gdybym go nie zaczął przez ostatni tam miesiąc, dwa olewać troszeczkę bardziej aniżeli wcześniej, bo ja tak zazwyczaj właśnie zarządcę kończyłem po około 250 dniach, na innych kontach jak tam wam nagrywałem to nawet widzieliście, no a tutaj jeszcze z tydzień, może dwa, zobaczymy jak to wyjdzie, będziemy musieli poczekać, żeby tego zarządcę skończyć, ale to już jest końcóweczka, jakoś mówię, bardzo się nie spinam. Wszystko, chyba wszystko wam pokazałem. Z okazji wbicia 400 poziomu kupimy sobie tutaj złotą rameczkę. Co prawda chciałem poczekać na którymś koncie, aż wbiję poziom 500 i dopiero kupię tą złotą ramkę. Póki co złotej ramki nie mam, tylko na EU1 i W60. Natomiast uważam, że ten paladyn będzie się z tą złotą ramką bardzo ładnie komponował, że tak powiem, razem z tymi jego itemkami maga i tak dalej, z tym awatarem czerwonym. Więc zrobimy tutaj niespodziankę, zrobimy prezent właśnie naszemu paladynowi, no i tą złotą rameczkę sobie kupimy. Teraz ją musimy tutaj wybrać, cyk, cyk, okej, w ten sposób, tu jakiś błąd, w ogóle nie wiem o co chodzi, no i cyk, no i zobaczcie, no kurczę, musicie przyznać, że ten awatar czerwony z tymi itemkami właśnie maga i tutaj tą bronią wojownika, tą którą mam, no ten secik wygląda naprawdę ładnie i ta złota ramka naprawdę tutaj ładnie pasuje do tego paladyna, generalnie fajnie to się prezentuje, no i zasłużony prezent za wbicie 400 poziomu. Teraz jeszcze tylko 70 około leveli i będziemy mogli wreszcie kliknąć te lochy. Zobaczymy jak ten paladyn wyjdzie na tym, że to stopowanie zaczęliśmy tak wcześnie. Czy chciałem wam coś tutaj jeszcze powiedzieć? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wszystko wam pokazałem. No serwerek na pewno mocny, serwerek fajny, ale tak jak powiedziałem na początku, pierwszy europejski, duży hype, dużo osób tutaj zaczęło. To jest podobna sytuacja co z pierwszym międzynarodowym. Coś nowego, jedynka, więc jest to początek czegoś nowego, tak jak wspomniałem, więc no, dużo osób się zdecydowało tutaj grać. No i właśnie tak to wygląda, że dużo mocnych graczy, dużo mocnych jednostek, dużo osób, które tutaj strasznie myślą nad tym, co robią. I fajnie to się prezentuje. Możemy jeszcze zobaczyć na przykład, nie wiem, tutaj z tym ziomeczkiem jakiś podobny level. No właśnie, zobaczcie, my tego golda tracimy dużo. Nie wiem gdzie ja tego golda straciłem, nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Natomiast ziomek ma 400 level, czyli ten co my. No i ma tutaj około 6400 podstaw, gdzie my mamy około 5800-5900. Golda na każdej postaci, zwłaszcza w early game, tracę bardzo, bardzo dużo. Nie wiem z czego to wynika. Być może z mojej nieuwagi, być może z mojej jakiejś tam, powiedzmy, no nie wiem, no coś tam przegapiam, albo nie wiem, może co niektórzy w eventy golda grają pod golda, gdzie ja gram tutaj na expa jeszcze domyślę jakiegoś 430 levela, no w każdym razie zawsze na każdej postaci tego golda dość dużo tracę w early game'ie, potem niestety muszę nadrabiać. Czy chciałem wam coś tutaj jeszcze zaprezentować? Chyba nie, wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że wszystko wam pokazałem, wszystko wam powiedziałem co chciałem. Także no, paladyn się rozwija. Z okazji wbicia 400 poziomu taki krótki odcineczek podsumowujący jak to tutaj wygląda i będziemy tutaj w dalszym ciągu oczywiście grać, w dalszym ciągu wbijać levele i czekać z utęsknieniem na ten poziom, na którym będziemy te lochy mogli kliknąć. Bardzo mi się w ogóle podoba, kurczę, ten, no powiem wam, że jestem w szoku. Wiedziałem, że to będzie dobrze wyglądać z tą złotą ramką. Ja ogólnie jestem taki, że zwracam uwagę, wiecie, na wygląd w jakichś grach, nie? W sensie dla mnie musi wszystko ładnie pasować, ładnie wszystko musi się komponować i tak dalej, ale jestem w szoku jak dobrze ten czerwony awatar, ten ork po prostu, boże nie ork, tylko demon, ten demon razem właśnie z tym setem Magusia i z tą złotą ramką dobrze wygląda, naprawdę bardzo mi się to podoba, no i chyba jeżeli chodzi o wygląd, to topka w tym momencie, jeszcze mi się tutaj Maguś podobał, no Maguś też ładnie wygląda w tym powiedzmy zestawieniu, ale tutaj no chyba właśnie ten paladyn, no to zdecydowana topka jeżeli chodzi o wygląd i fajnie, na pewno fajnie się to będzie jeszcze prezentować na 500 levelu, a mam nadzieję, że taki dobijemy. Wszystko z mojej strony, jak macie jakieś pytania
pytania co do tej postaci, jakieś tam szczegółowe, na przykład, nie wiem, sami będziecie chcieli stopać lochy na podobnym poziomie, czy cokolwiek, no to pytajcie, ja wam chętnie odpowiem w komentarzach. Kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście również, no, pisać tam jakieś komentarze, wasze opinie, co tam tylko chcecie. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!